biorę cię na bar. Wielki bar, wielki bar. Pójdzie nie razem tam, gdzie nas nie było. W torebce swojej masz czerwone wino. Dawaj będziemy pić, niech będzie miło. Przed nami długa noc, dawaj, dawaj, dawaj. Zabiorę cię na bar, wielki bar, wielki bar. A dla nas będzie grał, zespół grał, będzie grał. A ja będę się śmiał, będę śmiał, będę śmiał. Po ciebie będę rwał, będę brał, będę miał. Zabiorę cię na bar, wielki bar, wielki bar. A dla nas będzie grał, zespół grał, będzie grał. A ja będę się śmiał, będę śmiał, będę śmiał. Po ciebie będę rwał, będę brał, będę miał. Witam was w kolejnym vlogu. Po takiej trochę przerwie, ale niestety pogoda trochę się zwaliła. No i był lekki przestój. Dzisiaj będziemy sobie przygotowywać sprzęt, bo mamy zamiar powoli wyjechać z uprawkami pod kukurydzę. I jednak będziemy używać Uni, która miała być sprzedana. Tak leżała, stała sobie pół roku. Trochę zębów brakuje, ale tutaj się dogadałem trochę z firmą Mizar. I będzie... Mam trochę zębów od nich, więc będzie podokładane. Trochę też renamentu w skrzynkach, tam z narzędziami. Dostałem parę narzędzi, więc bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. No i co, lecimy z tematem. Będziemy sobie zakładać to. No i myślę, że jutro ruszymy z uprawą może, bo mają być kolejne deszcze z siewem. Brat dzisiaj będzie też rozsiewał nawóz. No i przy okazji trochę tam bawi się z siewnikiem do kukurydzy, bo trochę do wymiany jest łożysk i tak dalej, więc to lecimy z tematem. No, także przyszły zęby do agregatu. Udało mi się załatwić tutaj od Mizara trochę narzędzi, bo trochę w ciągnikach mało. Trochę jest pustka i trzeba było porobić trochę przegląd. Więc trochę kluczy, trochę śrubokrętów. Tutaj fajna rzecz do odkręcenia filtrów. Młotek marki Tegger, więc dziękuję bardzo. Na pewno się przyda. W międzyczasie, jak widzicie, ja przygotowuję małego fenda, a brat będzie siał mocznik już pod kukurydzę. Myślę, że wieczorem uda mi się wyruszyć, żeby zacząć to wszystko uprawiać. Biorę po jednym worku, bo te worki tego mocznika są dość takie bańczaste. To są worki 500 kilowe i takie kurcze są dość dziwne. Proszę bardzo. Podczepiamy gruchotka. Zobaczymy, jak to będzie szło. Belka do końca opuścić na dół. To jeszcze nie jest ta belka, tylko belka od Grubera, bo nam niestety ktoś zajebał. Ale to już było z rok temu, więc no, musimy od Grubera, jakoś pasem się ją zepnie i próbuję. Nie, weź. Troszkę podnieść, próbuj do przodu, ale troszkę, bo tam ściągnę. Ale to wezmę ten. Na maksa w górze jest. To stało ze 2 lata? No coś takiego. Mieliśmy to sprzedawać, ale sprzedawać to w cenie złomu to chyba trochę szkoda, bo tak jakoś no nie widziało nam się to. Żeby to sprzedać za tam 3 czy 4 tysiące, to tak o kurde ziemi się nawaliło. Jak tam BHP? Test zdany? On się opuści do podnieść, żeby mnie nie Ząbki wymienione. Gigantsko tego. Rolnik nawet dentystą musi być. Rolnik dentystą? Zęby musi wymieniać.
szyby brudne. Także witam was w kolejnej części vloga. Uprawiamy sobie. Minęło gdzieś od tamtych ujęć gdzieś z 2 dni. Akurat jestem po deszczu. Zawaliło mi całe szyby, bo do czasu się kurzyło. Teraz się zrobiło... No, pokurzyło się, popadał deszcz, przyszedł taki lekki deszcz i tam dalej pada, widać. I mi się zrobiła kaszana. A teraz nie ma jak tego wyczyścić. Muszą szyby wysnąć, jakoś szmatkę to przelecę. Ogólnie jesteśmy na... nic nie będzie widać. Jesteśmy na gdzieś mocniejszej ziemi. To co widzieliście też na vlogu, jak zwałowałem to... Czekajcie, bo jedną ręką trzeba ogarnąć. To co widzieliście na vlogu. Więc no, tam nic się w tym temacie nie zmienia. Nie wszystkie takie działki są. Dużo działek jest, no piach. Pioch. Kurczę, ale pogoda dziwna. Co chwilę przepaduje. Słońce świeci, aż razi normalnie. No ale jest jak jest. Tu dość twardo się zrobiło po tym wałowaniu. Powiem wam, że dość twardo. Ciągnik tam. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. No tak akurat ma. Z tym agregatem, powiem wam, jest git. Zęby powymieniane. Praktycznie wszystkie. Zaraz jedziemy do końca, to wam pokażę co i jak. Nie chcę mi się brać kamerki na głowę, bo... No bo nie chce mi się. I tyle, no. A gdzie ma, wiecie co, ja wezmę i otworzę. Dziękuję teraz. Tutaj trzeba GPS, to moja ręka. Chociaż mogę się sugerować śladami od nawozu, bo nawóz musiany na GPS-ie, więc elegancko będzie. Co ja wam tu powiem? No, robota jak robota, no. Brat składa siewnik kukurydzy, myśli może dzisiaj wieczorkiem, no. Może dzisiaj jeszcze wyjedzie, o. Właśnie z siewem. My co, 26? Czwartek dzisiaj. I ostatni dzień. Ostatnia noc była przymrozków. No powiem wam, że paki nie wyglądają aż tak źle. Myśleliśmy, że będzie gorzej to wyglądało, ale póki co jest elegancka. Dobra, niesiemy trochę go. O, pokażę wam co jak. O, ogólnie znalazłem łapę od Grubera. Więc no, ogólnie brat jak na jesień tutaj trochę uprawiał gruberem i tak dalej. No to zgubił no całą łapę od grubera. No i patrzcie na to. Nie mogliśmy znaleźć, agregat wyciągnął. Zguba się znalazła. Kurde. Elegancko tego. Będzie można zamontować, już mieliśmy kupować do grubera. Gdzie się śruba ścięła? Dobrze się w koło mi nie wbiło to. Elegancko tego. No co no? Chodzi. Nikt nie chciał kupić, bo to złom i tak dalej. Gdzie tu kurde 10 tysięcy za to na złom to wywiesię, a robotę robi. Chociaż to chyba ostatnia jego robota u nas. Nie, powiem wam, patrzcie, fajnie pulchno. Pod kukurydzę będzie. Byłoby robione broną aktywną, ale no niestety w naprawie. Uszczelniacze do wymiany łożyska zaczął olej cieknąć. No już trochę przerobiła, 12 lat jednak. 13 brona aktywna, więc no to już nie ma co się dziwić. To zęby minione dość gęsto, ja i tak fenda trzymam na pompie. No żeby nie aż tak głęboko szedł, bo chciałbym, żeby te wałki tak za wiele nie robiły, bo ogólnie te wałki są, ten środkowy jest nowy. Te boczne są zrobione na tulejkach plastikowych i te tylne też. I te tylne tak, no, wypadałoby już je zrobić. Bo, no, może jakiś wałek mi wylecieć. Raczej ten środkowy wałek jest taki se. Widać, że on najbardziej po dupie dostaje. Z tyłu. No, oprócz tego powiem wam, no co, agregat. Belki nie mam, no ale to już widzieliście na vlogu. Na początku, bo nam zajebali. Jest takie coś.
zrobione od Grubera. A ogólnie chciałbym wam powiedzieć, jak ktoś jeszcze to ogląda, że ogólnie nie wiedziałem, bo 2019 roku na sklepie Mizar z kodem Servatec TV, tak, z małych, wszystko razem, macie 3% zniżki na zakupy. Ja o tym, znaczy ja o tym wiedziałem kiedyś tam, ale nie myślałem, że to aż do teraz działa, więc tutaj dogadałem się z chłopakami z Mizaru i kod dalej działa, więc jeżeli ktoś by chciał zrobić zakupy, to zapraszam serdecznie. No i co? Jedziemy, nie? Z tematem. Przejadę się jeszcze raz z wami. Nie będę kamerki na głowę zbierał, bo nie chce mi się. No co, ciągnik daje radę. Powiem wam, stworzony chyba do tego agregatu raczej. Fajnie to. Widzi mi się to. No i był deszcz, a się zrobiło znowu słoneczko. Dobrze, szyby mi wyschną, to trochę obczyszczę je, bo na tej tylne to ja nic nie widzę. Co tu mam jeszcze powiedzieć? Raczej ostatnia robota agregatu u nas. Go wystawimy znowu, może tym razem ktoś się na niego skusi. No nie, no nie chcemy go sprzedać w cenie złomu, no bo on jednak robotę robi. Faktem trzeba przy nim trochę posiedzieć, najbardziej przy tych wałkach. Ale on robotę robi. Spawany, rama cała, nigdzie nie był jakoś tam spawany. Wiadomo, jakieś tam pierdółki, ale rama jest cała, nie była spawana. No co, wizualnie on najbardziej moim zdaniem szpeci tutaj. No i te wałki do roboty. A tak to jak najbardziej można tym, tutaj gówno widać, najbardziej można tym robić. Jest plan, żeby zakupić bronę talerzową małą, taką 3-metrową. Taką zwałę, fajną, taką elegancką. Jest już plan, ale to musi nabrać trochę. Musi trochę jeszcze poczekać. No i ogólnie jakby, jeżeli ktoś by chciał, to mamy na sprzedaż naszą bronę, tą talerzową, tą taką dużą, co widzieliście na vlogu z... No, tam z orania był, z talerzowania były stawki tylko. Więc no, jeżeli ktoś by chciał, to link macie też w opisie. Zapraszam serdecznie. Nic, ja tu nie będę przedłużał. Kto by tam chciał mnie słuchać już. Co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymaj, pewnie w siebie kukurydzę. Trzymajcie się, cześć.